Budowa nowego szpitalnego oddziału ratunkowego, która trwała przez większość minionego 2022 roku, zmierza do szczęśliwego końca. Przypomnijmy, że w ramach tej dużej inwestycji powstał główny budynek dobudowany do starej części obiektu od tylnej części szpitala. To właśnie tutaj będą podjeżdżać karetki z chorymi pacjentami. Zbudowano też całą dookólną infrastrukturę, włącznie z podjazdami i parkingami. Inwestycja realizowana jest z dużym zewnętrznym dofinansowaniem. Wedle informacji, które padły na ostatniej sesji Rady Powiatu, wykonawca ma zejść z placu budowy w najbliższy poniedziałek, 16 stycznia. Powiedzcie krótko, jak przebiega inwestycja SOR-u, kiedy SOR będzie uruchomiony. Firma cały czas pracuje na budowie. Firma deklaruje, że do 16 stycznia, tak jak to było zadeklarowane kilka tygodni temu, zejdzie z placu budowy. Następnie wykonamy wszystkie odbiory i oczywiście najwcześniej, jak się to tylko da, oddział zostanie uruchomiony. Nie chcę deklarować żadnych dat, bo trudno przewidzieć, ile odbiory powstaną. Ale nowy SOR to rzecz jasna nie tylko ten nowy budynek. Aby oddział mógł zacząć pracę, niezbędny jest też sprzęt medyczny, na którym będą pracować lekarze. Na sprzęt był oddzielnym postępowaniem i ten sprzęt, meble, to wszystko już jest i także to tutaj się nie obawiamy w tym Ale zakresie. Ale dostawca będzie je instalował, ten sprzęt, czy tutaj we własnym zakresie, bo to jest też istotne, Oczywiście, że dostawca. Tak. I część sprzętu też będzie przeniesiona z użytkowanego, który jest ale teraz. Zadanie rozbudowa SOR-u będzie kompleksowo, kompleksowo wykonane z meblami, z łóżkami. Wszystko będzie gotowe i przystosowane już do wejścia. Zejście z placu budowy, rozumiem, 16 stycznia to firma budowlana schodzi, ładnie wszystko jest, no ale trzeba wypełnić, że tak powiem, te pomieszczenia. No, część już się dzieje, bo tam, gdzie już wychodzą, to już, okay, już to jest. Okay. Czyli jest dobra. Dobre informacje. Dokładny termin uruchomienia nowego szpitalnego oddziału ratunkowego nie jest jeszcze znany, ale stanie się to najpewniej w przeciągu kilku najbliższych tygodni, jeśli nie wynikną po drodze dodatkowe problemy. Tymczasem z nowym rokiem szpital wzbogaci się wreszcie o rezonans magnetyczny. Są też dobre wiadomości z kardiologii. Bardzo dobra wiadomość, że rezonans jest. Kiedy ten rezonans będzie uruchomiony? Jeśli chodzi o rezonans magnetyczny, to tuż przed świętami ten rezonans przyjechał od dostawcy z Niemiec, został usadowiony na płycie kontener, który jest całym modułem i całą pracownią tego rezonansu. I tutaj również nie chcę deklarować żadnych dat, ale myślę, że pewnie realny jest początek lutego, żeby wszystkie formalności związane z odbiorami, ze szkoleniami, z dokumentacją, a także umową z NFZ-em zostały zapewnione. Skoro jesteśmy przy szpitalu, to też mieszkańcy zainteresowaniem i z takim pozytywnym odzewem odnoszą się do tej kardiologii, która ma być w pomieszczeniach szpitalnych, które zostały wydzierżawione przez szpital. I tutaj, czy macie Państwo wiedzę, na jakim etapie tutaj są zaawansowane prace i kiedy te prace będą ukończone? Wtedy, kiedy byłem w szpitalu, to widzę oczywiście, że te prace dość intensywnie trwają. Firma nie deklaruje nam na dzisiaj, kiedy rozpocznie działalność medyczną, ale zależy im też również, żeby jak najszybciej ta działalność została rozpoczęta. To nie pytacie, jak nie rozmawiacie z szefostwem tej firmy, żeby to chodzi, nie chodzi o mnie, tylko chodzi o mieszkańców. Nie jestem też przedstawicielem firmy, żeby udzielać informacji, kiedy firma zamierza, więc nie jestem też przez firmę do tego upoważniony. Widzę, że prace trwają i to mogę powiedzieć, że prace dość intensywnie są wykonywane, więc myślę, że również dość szybko to nastąpi. A czy tajemnicą jest przedstawienie umowy, jaka jest między szpitalem a
tą firmą? Nie, nie jest tutaj. Umowa jest, rozumiem, podpisana, tak? Tak, umowa jest podpisana. I ona jest podpisana. Na 10 lat bodajże, jeżeli dobrze pamiętam. Bodajże tak, ale oczywiście jeśli pan radny sobie życzy, to poproszę szpital, żeby udostępnił panu radnemu tą umowę. Nie, no ja się wybiorę do szpitala i się zapoznam.